Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze 30 chyba, stolik więcej nie pomieści. Już po raz 15 w Szkole Podstawowej imienia Majora Henryka Dobrzeńskiego hubala w Przydworzycach zorganizowano wyjątkowy spektakl. Tym razem była to sztuka pchłasza chrajka na podstawie znanego tekstu Jana Brzechwy. W jej powstanie zaangażowali się uczniowie, którzy przygotowywali się pod okiem Marianny Wychockiej. Ona też była odpowiedzialna za oprawę muzyczną spektaklu, a za scenografię odpowiadały z kolei Dorota Majewska i Małgorzata Krześniak. Młodzi aktorzy opowiedzieli licznie zgromadzonej publiczności przygody rezolu tej pchły szachrajki. Ta postać z bajki Brzechwy słynęła z wielu nieprzyjemnych zachowań. Wykorzystując swoje nikłe rozmiary i spryt wielokrotnie oszukiwała napotkane sobie postacie. Tak też było i tym razem, a pchła spotkała m.in. cukiernika, słonia czy pannę Kikę. Widzę, że postępy są w nauce, chyba kurz dla pani skrócę. Pani pilno się zrowa, a ten akcent, ta wymowa, niech się król francuski schowa. Żegnam panią. Dziękuję. Tak jak w oryginale, Pchłę dosięgła jednak sprawiedliwość. Uwięziona poprzysięgła przed sędzią, że zmieni swoje złe nawyki i poprawi swoje zachowanie. Spektakl został bardzo ciepło przyjęty, a młodzi aktorzy nagrodzeni gromkimi brawami. W gronie przybyłych, oprócz rodziców, grona pedagogicznego i emerytowanych nauczycieli, byli także przedstawiciele władz samorządowych gminy Magnuszew, w tym wójt Marek Drapała oraz radni Rady Gminy. Za piękny występ podziękowała uczniom dyrektor placówki Małgorzata Wojtak. Słowa uznania skierowała też do nauczycielek odpowiedzialnych za spektakl. Nie był to jednak koniec atrakcji zaplanowanych na ten dzień. Zwieńczeniem spotkania była bowiem zabawa Tanesza dla dzieci przy muzyce zespołu Takt z Radomia.